tego 1 września samolot przyleciał nisko nad, nie wiem, czy to był polski, czy niemiecki, nisko nad Dumami przyleciał. To takie rzeczy się pamięta. I tam, co mówimy, tych rekrutów ćwiczyli dzień przed tym, a później na razie już byli Niemcy. I nawet by nic się nie zmieniła, pogoda była wyśmienita, pamiętam. I parę dni później pierwszy raz widziałem niemieckiego wojskowego. Nawiasem mówiąc, to był wrzesień, to było ciepło, a on był ubrany całkowicie w mundur taki tego i stał w jesieni, nie wszedł do środka, a Cybl wszedł do środka po mojego wujka, bo on mieszkał z nami, nie? Na tym samym mieszkaniu. A wujek, on go zaraz zebrali, bo on należał do młodzieżowej organizacji, nie? I Młoda Polska bodajże się to nazywało. To, co się zapamiętałem, że ten strach w naszym domu, jak tego wujka jeszcze aresztowali, to już nie było wiadomo, co dalej będzie. Babcia chora, już tak ledwo. Ojciec o niczym cały wystraszony, bo on był też w biegu poborowym, nie wiadomo, co będzie. A my małe dzieci, trójka dzieci, ja i ze siostrami młodszymi. I nasza rodzina była narażona szczególnie na obserwacje, to ta matka przeszyła z polskiej flagi, zrobiła niemiecką. Nie? Ja tu opowiadałem, pan zrobił, jak on zrobił, że szybkim tym by jak to szło zrobić. Była wielka polska flaga, to brało się tą czerwoną część tej flagi polskiej. Tu się naszywało, z tej białej części zrobiła dwa kręgi, wytła, bo moja matka była na właśnie szwaczką. Nie, ona szyła w domu, wtedy tak często bywało, bo nie było kupnych, nie było tak te wszystko. Trzeba było szyć u kogoś, nie? Krawcowie. To ona sobie szyła, te kręgi zrobiła, ja pamiętam jak dziś, i te kręgi przyszyła do tego, żeby co przylepić to miała, bo co? Przyszyła to białą nicią, później tu naszywała czarny Hakenkreuz, tak zwany, nie? Swastykę naszywała. Nie powiem, żeby się coś działo złego. My nie przeżywali tu jakichś horroru. Oprócz tego, że w kartki były wprowadzone, że jakiś rygor, że były false listy. Najgorszej sytuacji byli czysto Polacy w naszej rodzinie. To moja ciotka, że ona była w Powstaniu Śląskim, to nawiasem Kopel. Jej mąż był, on był też w Powstaniu Śląskim. To oni dostali jako Polacy, czysto Polacy, najgorszą, tą piątą kategorię. Piątą to była tak ledwo do życia. Później była czwarta pozycja, to był taki Ślązak, jeszcze za Polakami, co się opowiadał. Później była kategoria 3, w którym moja matka i ojciec ich zaszeregowali, to była taka, że nic niby są jeszcze, byli Polakami, ale może my ich przerobimy na Niemców, że jest nadzieja, nie? Później była pozycja 2, to byli Ślązacy, ale którzy sympatyzowali już przez lata z Niemcami. Niekoniecznie. Swoje znaki. Mój ojciec miał niemieckie nazwisko i dali mu 2. Cała rodzina dostała 2, a oni byli Ślązakami. W ogóle ze Hiszpanii przyszli. A pamiętacie ta historia z Fary? No coś tam gadał. Coś było. Myśmy siedzieli na zimie, pamiętam, na tej plebanii tam, na tym wielkiej sali. Raz tam wszystko były. I w tej plebanii ten ksiądz powiedział: no, kochane dzieci, po niemiecku, nie, bo nie będę się teraz łamał niemieszczyzną, bo to nie. W każdym razie, kochane dzieci, powiedzcie, jak ja przyjdę, nie, do waszego domu, nie, to co wy powiecie, jak kapłan wchodzi, co wy powiecie wtedy mi? A moja siostra, Marysia, była 2 lata młodsza od mnie i no rwie się, że ona chce mówić. No to powiedz dzieciom, powiedz dziewczynko. Powiem: Heil Hitler! No,
Wszyscy nawet nie mieli odwagi, tak jak teraz, się uśmiać z tego. Nawet te dzieci wiedziały, że to nie jest śmieszne, a tym bardziej ten ksiądz, nie? Ten ksiądz powiedział, no ja, to też, das auch, aby da musisz sagen, gelubsa Jezus Chrystus, nie? Musisz powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I on poprawił. No to można powiedzieć, w jakim oni strachu byli. One normalnie dzisiaj by mu to nie uszło na sucho, ale wtedy ona tak powiedziała, a Hitler, bo tak nas uczyli we przedszkolu. Kiedyś było to przedszkole. Tam było przedszkole na teren centrum Świętowłowic. Nawet ma takie zdjęcie, co jeszcze... Zdjęcie Hitlera wisi tam. No ja, no nie? Hitler no, musiał wisieć. W każdym pomieszczeniu publicznym to Hitler musiał wisieć, a tam szczególnie jak to było przedszkole, żeby to było związane z dziećmi, to było takie zdjęcie, co przymieta na kolanach dziewczynka tak o niej przytrzymuje, nie? Żeby to nawiązywało do tego, że to przedszkole, że to to. Bo to jest taka dzisiaj tak ta młodzież krzyczy i tamtego raus, Żydów raus, bo to są stare historie. To się ciągło, bo zawsze się szuka, kto to jest winny, że jest źle. Dzisiaj nie szukamy. Kto to zawalił ta sprawa? My wszyscy zawalimy. Około marca, października 40 roku to już przyszło oświadczenie, że wszelkie długi zaciągnięte u Żyda, jakiegoś tam Goldmana czy jakiś inny, zostały przez Rzeszę Niemiecką anulowane. No to społeczeństwo dechło, bo taki jak ojciec to było sam tysiące może Szydowica. Aha, to spokojnie. I wtedy normalnie kupuje się ludzi, nie? Ale... Co by teraz było, jakby tak przyszło, ktoś i powiedział, wszystkie kredyty są umorzone. No ale oni mu długów tam. No my nie, ale ktoś no. Są tacy. Była szkoła numer 1, do której chodził pan Maciążek. On powiedział w pewnym momencie ten nauczyciel, ty nie możesz sam do naszej szkoły należeć, ty należysz do szkoły pierwszej, tam gdzie ogólniak był na łonie. I ty tam musisz iść, ale że ja miałem ile to był przecież do pierwszej klasy, nie? No to przecież musiał ktoś ze mną iść i może ze piątej albo szóstej klasy takiego starszego wziął i powiedział, ty pójdziesz go odprowadzić do tej szkoły, do szkoły pierwszej. Na korytarzu była przerwa. Wszyscy grzecznie chodzili, to nie było to, co dzisiaj. Wszystko dyscyplina, tego nie można było zarzucić, wystraszone wszystko. Grzecznie tam i z powrotem chodzili, a my tym środkiem idziemy i wychodzi z tego gabinetu, tam wychodzi, nie wiedziałem kto, no w mundurze SA, nie? I okazało, że to jest ten dyrektor, on go albo poznał, albo zaraz się domyślał. On wychodził naprzeciwko nam i powiedział po niemiecku, oczywiście ten chłopak powiedział, a tu przyniosłem tego ze pierwszej klasy, bo on ma do tej szkoły tu należeć, a nie do naszej tam. I w tym momencie dostał wpysk, tak, nie? Że ja tu stałem, a on był wyższy ode mnie, no to ta ręka na tym no poleciała i dostał normalny boks. Dostał i on, jak on go uderzył, to on po tej podłodze się ślizgał, to pamiętam, że dzisiaj się okazało, że on zapomniał, miał powiedzieć Heil Hitler. Hitler! Nie powiedział, nie powiedział, dobry, nie powiedział. I no powiedział, nic nie powiedział, no powiedział tak, wiedział, no, że przyniosłem ucznia. I o to poszło, nie? No. Pewne komunikaty niemieckie musiały być, jeżeli coś stracili, to musieli to podać. Po ciężkich bólach, ale podali. A z wyprzedzeniem podawało to radio BBC, nie? Bum, bum, bum. Zawsze ten sygnał był. A mój ojciec jak anulowali mu te żydowskie długi, to ta cała łona sympatia zaczynała do Hitlera się zmniejszać, bo już nie było zagrożenia. I w pewnym powiedział prosto, on przegra. Powiedział ojciec mój, nie? On z Rosją nie wygra. Pomimo, że oni już byli tak daleko w Rosji, w historii się uczycie, to wiecie, jak to było. Ale on miał tak, skądś wytargał mapę taką dokładną całego Rosji i Polski sam
I dokładna mapa była rozłożona, a on słuchał we wieczór, bo to, żeby to po cichu, bo to było, za to można się było do Oświęcimia dostać. I on słuchał i zaznaczał punkty, jak daleko już są wojska rosyjskie. I to myśmy już wiedzieli, że oni są tu w pobliżu. Myśmy Rosjan w ogóle nie znali tu, na Górnym Śląsku. Rosjanie byli znani, powiedzmy, z okupacji, jak, to znaczy jak było rozbiory Polski tam, w kierunku Sosnowca, tam, w tamte tereny. Ale myśmy tu nie znali, myśmy znali Prusaków jako takich, Niemców. Te pokolenie starsze, mówię o naszych rodzicach. Ale jeżeli teraz kim przyszło tak, że on notował, ojciec, te wszystkie wojny, te zagrożenie przyszło, to myśmy już też wiedzieli, że z tego nic nie będzie. I no myśmy już wiedzieli, że są w pobliżu. W tej nocy myśmy siedzieli w piwnicy. Pamiętacie tą historię w piwnicy? Oni już są w Świętochowicach. Przyszedł ktoś. Jakaś kobieta przyszła. Oni już są. I teraz czekać. Te czekanie, te napięcie. My, jedna wzięła, naród się wspomnieli, że jest Bóg istnieje i zaczęli się modlić. I po polsku już, na wszelki wypadek, bo to Rusi lepiej by zrozumieli, tak mi się wydawało. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą. I rzekają, tu rzekają. My, dzieci, jak starzy coś robią, to dzieci tym bardziej. Jest większy strach. I czekamy i patrzymy tak jak w ołtarz, te drzwi, te sześć schodków, co schodzi do tej piwnicy, a tu były drzwi. I patrzymy i trwało to może tak z 20 minut na rozkop w te drzwi ktoś. Normalnie kopnął i się otwarły. I one się odbiły i za się zamknęły i drugi raz kopnął i wskoczył i stoi przed nami rosyjski żołnierz. W ręce trzymie ta pepeszka z tym okrągłym i tak trzymie. Prosto wycelowano w nos i patrzy. Rysy jej takie mongolskie, nie? Niespotykane tutaj w tym czasie. I tak stoi i stoi. A on wszyscy, zdrowaś Maria, łaski pełna, tutaj Pan z Tobą. I on nawet też ma strach. Narodski stoi, stoi i patrzy, patrzy. I naród obrócił się i poszedł. I to tak myśmy widzieli pierwszego żołnierza radzieckiego, nie? Pan Maciążek mieszkał na ulicy Pocztowej, czyli chyba gdzieś tutaj. Leci jakiś naszą ulicą, tak, od strony poczty tam, od strony tego, leciał przez naszą ulicę Pocztową do góry, aż do Wyzwolenia, ulicy Wyzwolenia i trąbił w taki róg. I ojciec wyskoczył do okienka, bo myśmy mieszkali we suterynie, nie? Suteryna to jest poddasze, poddasze. Takie małe okna i on wyskoczył i poznał tego, że z tym rogiem to jest kolega jego. I ryczy mu, co ty to ryczysz? Bruno, pójdź, no, pożar je. Ojciec pana Maciążka był strażakiem, a straż pożarna była tutaj. No i ojciec wziął ten mundur i on poleciał do niej. I ten z tym trąbką już nic więcej nie nałapał nikogo więcej ze strażaków. I no on został, ten był w ochotniczej straży i ten. Niemców nie było i oni w dwójkę polecieli tam. Oni wzięli taki wóz strażacki, ale u niego mieli ciągnąć konie. Kiedyś to było stare takie, ale koniów nie było, mieli normalny wóz, ale ten pojechał do Niemiec. Auto, samochód, nie? Tym pojechał do Niemiec, a nie została ta drabina. I oni tą drabinę w dwójkę pchali aż na ta, na koło tego banku i tam wystawili, a to się paliło już wszystko. Pan Maciążek wspominał o jakimś banku, nie jest może ten? Nie, to nie jest ten, tam jest dalej, chodźcie. O, tu też jest bank. A tu jest pusty plac, czyli to musiało być tutaj. Przeciw kościoła był taki staw, to się nazywało Lesztajf po niemiecku, to w tym trzymali zapasy wody w razie pożaru. Tego nie wolno było brać, tam to się trzymało ta woda, to
nie dość, że to zostało już całe parę miesięcy ta woda, to później przez te dni wojenne, koniec, niż Rosjanie weszli, po tym jak przeszli, wody nie było w Świętowicach, to wszyscy brali tą wodę do picia, do mycia, do wszystkiego. Myśmy normalnie kawę ważyli na tym. I ja po tą wodę musiałem iść, bo była zamrożona, to był styczeń. Lód był taki gruby, to wybieli tamtego i myśmy nabierali konewkami tą wodę do domu musiał. No ale teraz przyszła ten pożar i z czym tu gasić? Że jak oni rozważali, ujęcie co później opowiadał, rozważali, żeby ciągnąć na przykład od strony skałki dzisiejszej, to tyle przewodu, skąd oni by to wzięli, żeby ciągnąć tam tą wodę. I z tego stawku, z tego Lesztajchu, tam gdzie ten krzyż teraz stoi, za tym krzyżem, nie? Tam to było. To potem zasypali, w któryś latach 50. zrównali. I tam ta woda uratowała i na Świętowicę, można powiedzieć. I tych dwóch strażaków, że oni to kierowali. Ta wojna. Wojna to jest najgorsze, co może być.